katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Co robiła Matka Boska podczas męki Chrystusa Pana? Matka Boska, powiadomiona o hańbiącej zdradzie, o uwięzieniu i zbrodniczym skazaniu na śmierć swego boskiego Syna, poszła na jego spotkanie na drodze wiodącej na Kalwarię, a następnie odważnie była obecna przy jego ukrzyżowaniu, śmierci i pogrzebie. Tam też Jezus, przed skonaniem, ogłosił ją matką duchową całej ludzkości w osobie Jana.